Witajcie, kochani, witajcie. Ja na troszeczkę. Miałam niczego już nie nagrywać. Ja jestem na wakacjach zimowych, feriach zimowych, jak mówicie, w urlopie zimowym. Świąteczno-noworoczny. Ale oglądałam dzisiaj filmik na temat Zambrowskiego Szpitala i odwołania pana dyrektora Dębskiego. I mam nadzieję, że wszystko potoczy się właściwie. Szpital bowiem jest mi bardzo drogi memu sercu. I przypomniałam dzisiaj panu staroście, że żeby nie ja, to ten szpital by już nie istniał. Więc zawsze będzie mnie to interesować, co się tam dzieje. Pan starosta zapewniał mnie, wszystko będzie ok, żebym się nie przejmował. Ale tu się rodzi wiele większe zagadnienie i prawdziwy problem. Bo szpital Zambrowski w Zambrowie na Podlasiu, koło Łomży, zdaje się, województwo białostockie, to jest tylko jedno maleńkie miejsce. To się dzieje od czasu wejścia Donalda Tuska i jego załogi, tworzenia rządu w Polsce. To się dzieje zapewne wszędzie. Widzimy, co jest z TVP. A więc, kiedy ja mówiłam o czystce, robieniu czystki, potrzeby zrobienia czystki, tyle było o tym mowy. Do głowy by mnie przez sekundę nie przyszło, że rząd Tuska zechce zrobić czystkę z PiS-em. No bo to już wygląda na to, że mogą być zwalniani wszyscy ze stanowisk tych decydujących, mających coś do powiedzenia, bo nie są poprawni politycznie. Wiecie, jest takie powiedzenie, nie wylej dziecka z wanienki z brudną wodą, bo można tak się zapędzić, że i dziecko razem wylać z tą brudną wodą po wykąpaniu tego dziecka. A więc, hej, jak nie jesteś po właściwej stronie przekonań politycznych, to żebyś był najlepszym specjalistą czy specjalistką na bruku. To jest niebezpieczna gra. Tym bardziej, że ja już widzę, że mało, że było narzekanie na Wojsko Polskie, na tę Straż Graniczną, na Narodowy Bank Polski Glapińskiego. To jeszcze będzie i teraz, że prezydent tutaj nie wie co. Z Bogdanem Rymanowskim Radia Z, który przeprowadził wywiad w Pałacu Prezydenckim z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Świetne spotkanie. Ja rzucę wam filmik, link, żebyście obejrzeli. Świetne, warto obejrzeć, ponieważ pan prezydent odpowiada bardzo rzeczowo, konkretnie, merytorycznie na każde pytanie.
Ale zaraz potem oglądam Ekspres Biedrzyckiej. Surprise, surprise. Wielka niespodzianka. Kiedy ona ma swojego tam człowieka, który jest po stronie lewicy. I oczywiście wygląda na to, że pan prezydent nie wie, co mówi. Więc my idziemy tutaj coraz głębiej w stronę coraz bardziej nieciekawą. Do tego stopnia, że ja bym się odważyła już dzisiaj powiedzieć, że macie wojnę polsko-polską. Jeszcze głębsze pogłębienie. A tak pan Tusk mówi, że on chce pogodzić, żeby wszyscy zgodnie. No, na to nie wygląda mi i się na to nie zapowiada. Trzeba patrzeć naprawdę uważnie na to, co się dzieje. Bo zamiast się zbliżać, bez względu na to, jakie masz poglądy na cokolwiek, to Polacy są coraz bardziej dzieleni i coraz bardziej zawistni i nienawistni. Odebrać na temat telewizji polskiej. Wiecie, ja byłam w Polsce te 2 tygodnie, we wrześniu, jak wiecie. Muszę powiedzieć, że oprócz Resetu, który z zaciekawieniem oglądałam, to cała reszta, no, taka trochę jak flaki z olejem. Czyli jednym słowem, to nie byłaby moja telewizja. Co jeszcze wcale nie oznacza, że nie jest telewizją milionów Polaków. 7,5 miliona zagłosowało na PiS. To jest fakt. Słuchali TVP. Co im teraz odebrać? Nie dość, że PiS nie rządzi, to jeszcze w dodatku, chociaż PiS wygra wybory. I oni to dobrze rozumieją. To jeszcze w dodatku odebrać im ich własne media? I co? Tylko rzucić te, które nie są uważane za polskie, mimo że to Polacy mówią językiem polskim i są w Polsce? Kto ich opłaca? Jak ktoś słucha te wszystkie ekspresy Onety, to chyba rozumie, że zawsze jest bicie piany na rzecz Unii Europejskiej i Niemiec samoprześnie. Więc jak to jest naprawdę polskie? Wiemy już, że pan Donald Tusk w tej Brukseli, teraz, które to zebranie się odbyło, bardzo ważne, 14-15 grudnia, zrezygnował z prawa weta. Czyli to, co powiedziałam. Zrobi to, co szefowa Komisji Europejskiej mu każe. Podpisze to. Ja myślę, że część Polaków w ogóle nie rozumie, co się dzieje. Bo z tej nienawiści do PiS-u właśnie to będzie jak z wylaniem tego dziecka razem z tą brudną wodą z łazienki. Tak nienawidzimy tego PiS-u, że pod wszystkim się podpiszemy, co rząd Donalda Tuska mówi. No, brak słów na to wszystko. Będzie co będzie. Ja wiem, że jak wejdzie Pluton w znak wodnika, a to już dzisiaj widzimy. Potem jeszcze Uran ruszy do przodu pod koniec stycznia. Rzeczy będą się działy. Jeżeli ludzie nie popatrzą na to obiektywnie, co się dzieje wszędzie, wszędzie, włącznie z najmniejszymi miasteczkami, kto jest usuwany ze stanowisk i dlaczego? Czy rzeczywiście powinien być usunięty? Czy poprawność polityczna to powoduje?
nasze zadanie, żeby się temu przyjrzeć bliżej. Bo jeżeli nie, to będziecie mieli w Polsce zamordyzm. Za was będę decydować, co powinniście słuchać, co oglądać, jakich specjalistów w szpitalach powinniście mieć, kto zarządza tym wszystkim. Czy osoby fachowe, czy też byle kto, ale jest poprawny, czy poprawna politycznie. Daję wam to do przemyślenia. Buziaczki, mam nadzieję, że już nie będzie nic robionego, aż dopiero 2 stycznia.